Zanim przejdziemy do kolejnej lekcji, powtórzmy sobie słowa, które poznaliśmy w poprzednim odcinku. Były to synonimy odnoszące się do naszych uczuć, które mają na celu upiększenie naszej wypowiedzi. Scared. Przerażony. Scared. Frightened. Wystraszony. Frightened. Tired. Zmęczony. Tired. Exhausted. Wykończony, wyczerpany. Exhausted. Angry. Zły. Angry. Furious. Wściekły. Furious. Surprised. Zaskoczony. Surprised. Astonished. Zdziwiony. Astonished. Excited. Podekscytowany. Excited. Thrilled. Wstrząśnięty. Thrilled. Cześć, witam w kolejnym odcinku programu Język Obcy Nie Jest Mi Obcy. Dzisiaj jest środa i jak zwykle spotykamy się z Kasią, która poprowadzi dzisiejszą lekcję języka angielskiego. Hello! Razem z Kasią przygotowałyśmy kilka ciekawych rzeczy, oczywiście o języku angielskim. Kasia przedstawi nam kilka słówek, które odnoszą się do cech charakteru każdego człowieka. Funny, czyli zabawny. Funny. Funny. Serious, poważny. Serious. Serious. Talkative, rozmowny, gadatliwy. Talkative. Talkative. Quiet, spokojny, cichy. Quiet. Quiet. Generous, hojny. Generous. Generous. Mean, skąpy. Mean. Mean. Friendly, towarzyski. Friendly. Friendly. Unfriendly, nietowarzyski. Unfriendly. Unfriendly. Hard working, czyli pracowity. Hard working. Hard working. Lazy, czyli leniwy. Lazy. Lazy. Na zakończenie dzisiejszego spotkania przedstawimy idiom, zwrot, powiedzenie w języku angielskim, który w wolnym tłumaczeniu w języku polskim znaczy zupełnie coś innego. You're a couch potato. You're a couch potato, czyli w tłumaczeniu na polski będzie to, że jesteś kanapowcem, leniwcem. Jeżeli mielibyśmy przetłumaczyć to dosłownie, oznaczałoby, że jesteś kanapowym ziemniakiem. Pierwsza lekcja języka angielskiego w programie Język Obcy Nie Jest Mi Obcy już za nami. Kolejna już za 2 tygodnie.